chciałabym się zwrócić do polskich władz oraz do polskiej opinii publicznej i opowiedzieć, pokazać im artykuł, który ukazał się wczoraj, to znaczy 15 czerwca 2013 roku. Artykuł ma tytuł Sierociniec męczonych dzieci. Dosłownie tłumacząc, chodzi tutaj o jeden z ośrodków zamkniętych, gdzie przetrzymywane są dzieci praktycznie pod kluczem, i o brutalnych, sadystycznych i niecywilizowanych metodach, jakimi te dzieci są traktowane, żeby były posłuszne. Przy czym jako nieposłuszeństwo traktowane jest również zła postawa cielesna czy jakieś niemiłe odezwanie się do opiekuna. Ośrodek ten jest instytucją prywatną, tak jak ośrodek, w którym przebywają dzieci kilku znanych mi przypadków. Są to, w sprawę wmieszani są politycy, tutaj konkretnie politycy SPD, którzy z jednej strony niby kontrolują ten ośrodek, z drugiej strony reprezentują jako adwokaci ten ośrodek przy pertraktacjach o podwyższenie tutaj pieniędzy na pobyt tych dzieci. Dzieci te przebywają w ośrodku prywatnym, mimo że to państwo niemieckie zgarnia te dzieci rodzicom i przekazuje potem właśnie takim ośrodkach, nie przeprowadzając żadnej kontroli. Nawet po tym, jak zgłasza się 9 byłych mieszkańców tego ośrodka oraz opiekunowie, którzy kiedyś w nim pracowali i zgłaszają nieprawidłowości. Jak konkretnie wyglądają te brutalne metody, którymi traktowane są dzieci? Na przykład stosuje się pasy, którymi przywiązuje się głowę, nogi oraz takie klamerki, którymi przymocowuje się ręce. Jak dziecko przybywa do ośrodka, to ma tylko w pokoju materac oraz stół, nic więcej. Nie wolno się zbliżać do okna. Jest zamknięte przez kilka dni w pokoju, nie może wyjść. Spotkanie z innymi ludźmi to jest dopiero nagroda po tym, jak będzie się dobrze zachowywać. Bardzo interesujące jest tutaj, że czasami nie ma wychowawców i zamiast nich pojawiają się ludzie z ochrony, security, czy też nawet zwykli rzemieślnicy, którzy funkcjonują potem jako opiekunowie tych osób, którzy po prostu mają więcej siły i może są bardziej brutalni, żeby wyżyć się tutaj ze swoim sadyzmem. Artykuł kończy się informacją o śmierci z jednej z dziewczynek. Zdaje się, że to 14-latka była, która była zmuszona, żeby przez cały czas przebywać w ochraniaczach na kolanach i na łokciach oraz spać również w kasku ochronnym, czego nie robi się nawet przy epilepsji. Dziewczyna ta zmarła. Jak lekarze przyszli ją zobaczyć, to miała jeszcze wszystko ubrane poza kaskiem, który leżał jej, poza hełmem, który leżał u jej nóg. Wiem, że w ośrodkach takich przebywają również polskie dzieci i polscy rodzice nie mają możliwości dostania jakiejkolwiek informacji o swoich dzieciach. Wiemy też, że tutaj dzieci dostają środki psychotropowe, które przepisuje lekarz domowy, a nie lekarz psychiatra. To jest zabronione. I rodzice najczęściej w ogóle nie mają szans dowiedzieć się, jaki to był lekarz i dlaczego takie środki psychotropowe są tutaj podawane dzieciom, nie wspominając o tym, że żeby było przymusowe podawanie takich środków, musi być również postanowienie sądu. Tak jak mówię, kończy się artykuł śmiercią z jednej z dziewczynek. Do ministerstwa nadzorującego ośrodek ten zgłosiło się 9 byłych mieszkańców oraz także pracownicy, jednakże to nie spowodowało ani zamknięcia tego ośrodka, ani żadnej kontroli.